Przede wszystkim dzień dobry, witam serdecznie wszystkich kibiców. Jeśli chodzi o pytanie, które padło ze strony pana Mateusza, no, trzeci poziom rozgrywkowy na pewno nie jest dla wszystkich szczytem marzeń i w takich przypadkach przekonać się zawodników do występów w naszym klubie no na pewno nie jest łatwo, ale na pewno też trzeba dodać, że Chojniczanka ma swoją określoną markę w środowisku i na pewno to jest duży handicap w rozmowach czy w przekonywaniu zawodników, którzy mają za sobą występy na poziomie ekstraklasy, a przecież jest w naszym zespole kilku takich piłkarzy. Nasze działania zawsze idą w kierunku takim, żeby podnosić wartość piłkarską drużyny, żeby iść do przodu z każdym transferem. Oczywiście każdy transfer to jest określony cel, określone oczekiwania w stosunku do zawodnika, w niektórych przypadkach większe, w niektórych przypadkach mniejsze, no ale generalnie rzecz biorąc, na pewno takim podstawowym elementem tego wszystkiego to jest podnoszenie wartości piłkarskiej naszego zespołu, tak aby ona szła do przodu i osiągała coraz lepsze rezultaty. No, sfera mentalna jest bardzo, bardzo potrzebna i bardzo kluczowa w przygotowaniach do sezonu, do meczu i ogólnie w życiu. Oczywiście poza tym przygotowaniem mentalnym jest jeszcze sfera przygotowania fizycznego, techniczno-taktycznego, że tak to ujmę. I na pewno nad każdym z tych procesów pracowaliśmy bardzo, bardzo mocno. Ja wyznaję zasadę taką, że o celu głównym rozmawiamy przed startem, a już w takim normalnym mikrocyklu w codziennej pracy rozmawiamy o najbliższym celu, najbliższym meczu i dlatego teraz przed rozpoczęciem tej, mam nadzieję, kluczowej rundy dla Chojniczanki, przed tymi 14 meczami będziemy się koncentrować w pierwszej kolejności tylko i wyłącznie na Radunie Stężyca, na naszym lokalnym rywalu. Te derby Kaszub, mam nadzieję, będą w naszym wykonaniu dobre i wywieziemy stamtąd 3 punkty. Od jakiegoś czasu mamy również w klubie taki dosyć szeroko zakrojony projekt związany z drużyną rezerw, która występuje w czwartej lidze i ze skupianiem w tym zespole zawodników młodych, perspektywicznych, nie tylko z regionu, ale również z całego kraju. I w tym zespole na pewno są jednostki, które rokują na to, aby w niedalekiej przyszłości trafić do pierwszego zespołu, ale wiadomo, że no to jest długa droga i dość wyboista. Na razie zdecydowana większość tych chłopaków zbiera doświadczenie na poziomie czwartoligowym. To jest z reguły dla większości z nich takie pierwsze przetarcie w seniorskiej piłce. No i tam muszą pokazać się z na tyle dobrej strony, aby przede wszystkim przypaść do gustu sztabowi pierwszego zespołu, trenerowi Kafarskiemu. Kibice na pewno mają świadomość i widzą, że no, jest jakaś grupa zawodników, którzy są zapraszani na treningi do pierwszego zespołu. To też ma na celu podniesienie ich umiejętności, podniesienie ich poziomu. No ale nic za darmo, każdy z nich musi pokazać się w tych treningach z jak najlepszej strony i poprzez udane występy w rezerwach, czwartej lidze, wywalczyć sobie miejsce w pierwszej drużynie. Na dzień dzisiejszy takim namacalnym przykładem jest na pewno Kacper Kasperowicz, który od jakiegoś czasu zbiera bardzo dużo minut w pierwszym zespole, a jeszcze nie tak dawno praktycznie zbierał szlify w piłce seniorskiej na poziomie czwartej ligi. Pozwolę sobie jeszcze do tego pytania dodać, takim dobrym przykładem wdrażania do piłki seniorskiej z juniorów jest chyba Maksymilian Nita w rezerwach, tak? Włączony przez trenera Piotra Kieruzela do drużyny rezerw, a to jest chłopak wyjęty prosto z drużyny juniora B. To gdzieś tam jest zahaczył o juniora starszego.
Zgadza się. Od kilku tygodni na stałe do drużyny rezerw został dołączony Maksymilian Nita, który jeszcze nie tak dawno grał tylko i wyłącznie w zespole juniora B. Trener Piotr Kieruzel jest w tym aspekcie odważny. Nie boi się stawiać na takich zawodników, nawet z tych roczników no zupełnie młodych, tak jak choćby w przypadku Maksymiliana, który urodził się w 2006 roku. Więc no, idziemy, tak jak wcześniej wspomniałem, w kierunku takim, żeby stworzyć ścieżkę rozwoju tym młodym, utalentowanym zawodnikom, których mamy w klubie. No i żeby w niedalekiej przyszłości no, oni odważnie weszli do pierwszego zespołu, rzekłbym nawet z futryną. No na pewno jeśli chodzi o pozycję bramkarzy w naszym klubie, to z czterech bramkarzy jeden nam odszedł, został wypożyczony Jakub Banach. Zostaliśmy w pierwszej drużynie z trzema bramkarzami, z Kamilem Brodą, z Lewandowskim i z Sobolewskim i tak naprawdę ta hierarchia chyba nie mogła być inna. Kamil Broda jest bramkarzem numer jeden, potem Szymek Lewandowski i na koniec Sebastian. Bardzo jestem zadowolony z pracy trenera bramkarzy, jak i z tego, z jakim animuszem i z jakim profesjonalizmem cała trójka z trenerem podchodzą do tematu. No ta hierarchia w dużej mierze gdzieś ustalona została w rundzie jesiennej. Na ten moment no, nic nie wskazuje na to, żeby się to miało przewrócić do góry nogami. Poza jedną taką istotną zmianą, no, mieliśmy jesienią czterech bramkarzy, teraz mamy trzech bramkarzy. Na ten moment numerem jeden jest Kamil Broda. Drugim numerem jest Szymon Lewandowski, który no, depcze po piętach Kamilowi i myślę, że to jest sytuacja tego typu, że Szymon w każdej chwili, kiedy wymagałaby tego sytuacja, może wejść do bramki i tutaj nie będzie wielkiej różnicy w prezentowanym poziomie. No i trzecim bramkarzem na tych zimowych naszych zmianach właśnie na tej pozycji wynikających z wypożyczenia Jakuba Banacha do Bałtyku Koszalin awansował Sebastian Sobolewski, nasz najmłodszy bramkarz w pierwszym zespole, rocznik 2005, bez dwóch zdań bardzo pracowity i utalentowany chłopak, więc myślę, że w przyszłości może z niego być naprawdę bardzo fajny zawodnik. No cóż, jesteśmy znani w ostatnim okresie z zestawiania na pozycji bramkarza młodzieżowca. Wiadomo, że wszystko będzie determinowało w przyszłości nasz poziom rozgrywkowy, w którym będziemy występowali, ale tak naprawdę no, trzeba powiedzieć, że zarówno w tym sezonie, jak i mimo wszystko w zeszłym, no, to, że mieliśmy bramkarza młodzieżowca, w jakimś tam stopniu nam to pomaga. No i dlaczego nie kontynuować tego w przyszłości? Zobaczymy, co nam przyniosą te najbliższe miesiące właśnie w kwestii hierarchii i obsady w bramce. No obaj wzięli udział z nami praktycznie w całych przygotowaniach. Trochę więcej zagrał Formela w tych meczach kontrolnych niż Koniuszy. Obaj, w obu jest potencjał, który mam nadzieję przez ciągłą i taką dobrą pracę będą się rozwijali. My mamy w tym półroczu bardzo, bardzo ambitny cel sportowy, ale przy okazji też chcemy rozwijać tą młodzież, chcemy doskonalić ich umiejętności, stąd w takim okresie tym zimowym postaraliśmy się także o uzupełnienie kadry o młodych piłkarzy. Jeśli chodzi o siatkę scoutingową, wygląda to w ten sposób, że do niedawna współpracowaliśmy z jedną
z agencji scoutingowych, która pomagała nam w pozyskiwaniu czy w opiniowaniu młodych, perspektywicznych zawodników. Gdzieś no, nie tak dawno ta współpraca się zakończyła ze względu na to, że agencja ta zakończyła swoją działalność. No i co? No i od tego czasu na ten moment wygląda to w ten sposób, że skupiamy się na bardziej na pozyskiwaniu czy szperaniu, jeśli chodzi o młodych piłkarzy, na bazie opinii zaprzyjaźnionych trenerów, osób związanych z klubem. Wiadomo, że to może nie jest jakaś sformalizowana działalność, ale na ten moment jest ona, myślę, że wystarczająca. Pewnie w niedalekiej przyszłości będziemy też mocniej myśleli o tym, żeby może wewnątrz własnymi siłami w klubie stworzyć właśnie taką siatkę, która będzie nam bardzo pomocna. No bo to głównie dotyczy młodych, takich troszeczkę anonimowych piłkarzy z niższych lig, których trzeba mozolnie wygrzebywać i będziemy, myślę, że nad tym się tematem pochylali w przyszłości. Jeśli chodzi o sytuację finansową, nie do końca jestem osobą upoważnioną do tego, żeby mówić publicznie o tym, jak wygląda sytuacja finansowa. Myślę, że najbardziej kompetentną osobą jest prezes klubu, ale jeśli chodzi o ten obszar sportowy związany z budżetem, związanym z stricte kadrą pierwszego czy drugiego zespołu, zapewniam, że jest tu wszystko w najlepszym porządku. Klub nie ma żadnych zobowiązań. Na ten moment zawodnicy mają regulowane wszelkie wynagrodzenia na czas, więc jest tutaj wszystko w najlepszym porządku. No i tak jak w tym pytaniu zostało wszystko zawarte. Raz było lepiej, raz było gorzej. Finalnie jesteśmy na drugim miejscu, co prawda na takim półmetku rozgrywek. Wiadomo, że zawsze może być w życiu lepiej, może być fajniej i śmieszniej, nie wiem, pogodniej, ale no chyba najważniejszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest docenienie tego, co wspólnie razem stworzyliśmy, co wspólnie razem wypracowaliśmy i to jest według mnie taka solidna baza ku temu, aby z optymizmem patrzeć na tą najbliższą rundę. Runda była w pewnych momentach dobra, potem był kryzys, potem znowuż dobrze to wyglądało. Takie trochę były w pewnym momencie fale Dunaju, ale summa summarum skończyło się to dobrze w tabeli na drugim miejscu z przewagą punktową nad Ruchem Chorzów. Wiadomo, że zawsze z perspektywy czasu i z perspektywy tego, co za nami, człowiek zawsze ma pewien jakiś niedosyt wynikający ze straty punktów w meczach, w których można było tych strat uniknąć, no ale chcąc walczyć o awans, chcąc być zespołem, który jest na czele tabeli, no trzeba wkalkulować w tą rywalizację jakieś straty, niekiedy straty nieoczekiwane, nieprzewidywalne. No tak już jest w piłce, że większość zespołów w danej klasie rozgrywkowej mobilizuje się mocniej na zespoły z czołówki tabeli. Tak było też w kilku meczach w naszym przypadku. No ale nie będę ukrywał, że takie porażki jak u siebie ze Zniczem Pruszków czy w Krakowie z Hutnikiem, no gdzieś tam w pamięci pozostają i tylko można by było sobie pomyśleć, jak dobra byłaby nasza sytuacja w tabeli, gdyby tych potknięć się udało uniknąć. Ale to już za nami, patrzmy do przodu, wyciągajmy wnioski z tego, aby w tych 14 spotkaniach, które przed nami, tych potknięć było jak najmniej. No i wtedy będziemy mogli powiedzieć, przynajmniej mam taką nadzieję, że ten sezon był dla Chojniczanki bardzo dobry. No, nie ukrywam, że wszyscy głęboko wierzymy w swoją pracę, wierzymy w swoją jakość, bo drużynę mamy bardzo dobrą i tutaj słowa uznania dla prezesa, całego zarządu, jak i dyrektora, że udało się tą drużynę stworzyć w takim zestawie, że tak powiem. Runda jesienna była
była takim poligonem doświadczalnym i zgranie zespołu musiało nastąpić szybko, stąd być może te trudne momenty. Dzisiaj od samego początku, od pierwszego treningu, czyli od 10 stycznia, widziałem w tych chłopakach taką koncentrację, taki ogień w oczach i zdają sobie sprawę piłkarze, jaki my, po co się spotkaliśmy, jaki jest nasz cel. I oczywiście widziałbym Chojniczankę w przyszłym sezonie w pierwszej lidze, ale to też jest, jakby to powiedzieć, proces. Nie da się tego awansu zrobić, wygrywając pierwszy mecz i drugi mecz. Będziemy potrzebowali grać bardzo dobry, skuteczny futbol. Będziemy potrzebowali mieć wysoki mental, aby w trudnych chwilach sobie radzić, ale też będziemy potrzebowali takiego przysłowiowego 12 zawodnika w postaci naszych kibiców, którzy, mam nadzieję, będą licznie przychodzić na stadion przy Mickiewicza. Będą nas wspomagać w tych lepszych chwilach, ale szczególnie w tych trudnych. No oczywiście pracujemy wszyscy w klubie na chwałę sukcesu Chojniczanki, więc no, naszym celem, naszym marzeniem jest, aby znaleźć się na miejscu zielonym. No, idealnie byłoby, żeby to było miejsce pierwsze, no ale nie będziemy wybrzydzać, jeżeli to będzie miejsce drugie, bo te dwie pozycje gwarantują awans do wyższej klasy rozgrywkowej, a właśnie pod tym kątem wszelkie nasze działania w klubie, zarówno sportowe, jak i organizacyjne, są podporządkowane i taki mamy cel i mówimy o tym otwarcie praktycznie od sierpnia ubiegłego roku. No, jesteśmy w tej chwili na poziomie drugiej ligi i trudno mówić w dniu dzisiejszym o ekstraklasie, ale jeżeli już miałbym się wypowiedzieć na ten temat, to no przecież ten klub jeszcze nie tak dawno, jeszcze pewnie w dużej części świadomości kibiców cały czas to tkwi, czyli te marzenia o ekstraklasie, które były naprawdę na wyciągnięcie ręki. No, przecież to było w sumie nie tak dawno. Każdy z nas ma marzenia, każdy z nas ma cele sportowe w swoim życiu i oczywiście wydaje mi się, że jeżeli uda nam się zrobić ten krok do przodu w postaci awansu do wyższej klasy rozgrywkowej na dzień dzisiejszy Fortuna pierwszej ligi, ja jako ambitny człowiek i człowiek, który zawsze sobie stara wysoko stawiać poprzeczkę, jestem przekonany o tym, że idąc w tym kierunku, który sobie obraliśmy, będziemy w stanie za kilka najbliższych sezonów ponownie pomyśleć, pomarzyć o walce o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. No myślę, że każdy z tych piłkarzy, którzy zostali w naszej kadrze, jak i do niej dotarli, zdają sobie sprawę, w jakim są miejscu, w jakim są klubie i jakie są oczekiwania związane z reprezentowaniem barw tego klubu. Któreś już pytanie dotyczy treningu mentalnego albo mentalu i nie ukrywam, że tutaj też słowa uznania dla zarządu, że udało się dokoptować do mojego sztabu Pawła Frylika, który według mnie jest jednym z lepszych, jak nie najlepszym trenerem mentalnym. Współpracujemy od prawie pół roku i mam nadzieję, że efekty będą widoczne na boisku. Powiem w ten sposób panu Tadeuszowi. Bardzo dużą wagę przy każdym transferze przyjmujemy do sfery mentalnej zawodnika, który przychodzi do Chojniczanki. Gdzieś tam nasz profil zespołu zmienia się. Pewnie ci, którzy widzą nasze działania i nasze ruchy transferowe, dostrzegają, mam nadzieję, że dostrzegają, że przychodzą zawodnicy, którzy są jeszcze otwarci, jeśli chodzi o współpracę, o rozwój. Chcielibyśmy, żeby właśnie drużyna składała się jak najbardziej z takich zawodników, którzy mają przed sobą cel i chcą go realizować.
i będą schojniczanką na dobre i na złe. Bardzo dużą rolę również w tym wszystkim pełni trener Paweł Freli, który za tą sferę mentalną odpowiada w drużynie. Jego tutaj współpraca i pomoc w ocenie poszczególnych zawodników, którzy przychodzą, jest nieoceniona. No i na pewno nie zejdziemy z tej drogi. Będziemy zmieniać tą drużynę na zawodników głodnych sukcesu, chcących się rozwijać, chcących osiągać sukcesy z chojniczanką, chcących pracować, chcących podporządkować się zasadom profesjonalizmu, który wprowadzamy do drużyny. I tak chcemy, żeby chojniczanka wyglądała, żeby była nastawiona na pracę i żeby towarzyszył temu właśnie taki kult pracy. I w tym kierunku, tak jak już wcześniej wspomniałem, będą szły wszelkie działania, jeśli chodzi o dobór zawodników do pierwszego zespołu. Tak, zagra w najbliższy czwartek w ramach treningu. Dojdzie do takiej wewnętrznej gry w klubie pomiędzy pierwszym zespołem a drugim. Trochę mieliśmy w wymiarze czasowym, ale dojdzie do takiej konfrontacji, więc już niebawem będzie okazja ku temu, żeby taki pojedynek zobaczyć. Moje najlepsze wspomnienie z pracy w Lechii jest takie, że no z Lechii się zacząłem wywodzić jako piłkarz, potem miałem szansę zaprezentowania się jako młody trener. Na pewno takim kluczowym momentem, który zapamiętam do końca życia, było to utrzymanie Lechii w Ekstraklasie, gdzie ja jako taki młokos razem z drużyną udało nam się przezwyciężyć trudne chwile i utrzymać Lechię w Ekstraklasie. Potem był szereg fajnych spotkań z tymi meczami z Legią w Gdańsku i pewnie w Warszawie, ale ogólnie tamtą pracę wspominam bardzo mile, choć już minęło tak wiele lat. Jest dużo sympatyków i dużo kibiców czy dziennikarzy, którzy tamte czasy pamiętają, co też świadczy o tym, że Lechia w tamtym czasie grała fajną piłkę, była fajnie stworzonym zespołem, ale czy wracając na chwilę do meritum dzisiejszego przepytania, no najważniejsze jest to, co jest dzisiaj, co jest w Chojniczance i jak ten czas uda nam się spożytkować, przechodząc tą rundę wiosenną, mam nadzieję, w dobrym zdrowiu i finalnie kończąc z awansem do pierwszej ligi.